Zielona Góra Muzyki na 96 FM. Miała być około 8, a przyjechała tuż przed południem, bo przewiezienie takiego ładunku to nie lada wyzwanie. Mowa o 12-metrowej choince, która stanęła na zielonogórskim deptaku i w wymiarze symbolicznym jest bożonarodzeniowym drzewkiem wszystkich mieszkańców naszego miasta. Pachnąca choinka, dokładniej 24-letni świerk pospolity, pochodzi z okolic miejscowości Bucze na terenie Nadleśnictwa Świebodzin. Jakie walory były brane pod uwagę podczas typowania drzew? O tym Anna Niemiec z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Musi być odpowiednia wysokość, ładnie rozłożone gałęzie. No i oczywiście musi być piękna, zielona, świeża, bez jakichś suchych elementów. Ja tutaj mam gałązkę. Tak wygląda właśnie gałązka świerkowa. Piękne zielone igły, pachnąca żywicą, lasem. No i to jest właśnie cały urok tej naszej tegorocznej choinki. Precyzji wymaga nie tylko wybór oraz dowiezienie choinki, ale też jej odpowiednie zamontowanie. Ale jak mówi Ewelina Fabiańczyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, czego się nie robi dla poczucia magii świąt. Będzie zdobiła winny gród, serce przy ratuszu. Myślę, że do końca stycznia, a może nawet kilka dni jeszcze lutego. No i później będziemy świętować już jakby drugie życie tej choinki. Dzisiaj cieszmy się tym, że będzie uświetniała ten czas, ten okres przedświąteczny. Przypomnijmy, że leśnicy już po raz piąty obdarowali zielonogórzan bożonarodzeniową choinką. A kiedy drzewko rozbłyśnie, zapalenie lampek na choince oraz wszystkich innych bożonarodzeniowych iluminacji na mieście zaplanowano na Mikołajki. Start o godzinie 16 na Placu Bohaterów. Zielona Góra Muzyki na 96 FM.